Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, obiecałem wam, że w następnym odcinku sobie poprzeglądamy te nasze perki. No i co tutaj się zadziało? Ogólnie z tego co zauważyłem, każdy, ale to każdy z tych tutaj odnóg, to jest jakaś postać. Postać, którą teoretycznie możemy kontrolować i postać, która ma swoje perki. I tak jak ty widzicie, te cztery kulki kulki Hexa. Zwyczajnie, to było przypadkowe. Tak, tutaj jest właśnie Dark Marina. Zaraz wam powiem dokładnie, co robią te perki. Ale zacznę od tego, co robiliśmy już wcześniej. Mamy nekromancję i mamy Blood Golema. To jest dosyć fajny perk. Znaczy, leczeniem na Dark Marinie może to fajnie się kombować. Więc tak, to zostaje w ten sposób. Lockpicking i Persuade, przepraszam, zostaje oczywiście jak było. No i tutaj, ten nasz Engrave. Engrave to, zapewne wiecie, daje nam jakieś tam zdolności i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o Warding Sigil, to moi drodzy, ogólnie z tym to jest taki myk, że możemy narysować pieczęć, na której stoi gracz na podłodze, aby uniemożliwić wrogom jej dotknięcie. Czyli po prostu stawiam ten sigil i w teorii, z tego co mi się wydaje, jesteśmy na nim bezpieczni. Advanced Occultism i Greater Occultism ogólnie dzięki temu startujemy z dwoma punktami Rewa. To jest ogólnie fajne, wystarczy jeden atak, już mamy podwójny atak następnym. Więc tak to wygląda. Dałem oczywiście to wszystko Dark Marinie, bo tym kolegą to raczej ja nie chcę się zajmować zbytnio. Nie wiem, czy to co zrobiłem jest dobre, czy jest noc w tej chwili, to już jest dla nas coś dobrego. Zapewne nie. Zapewne nie. Bo widzieliśmy co się dzieje, jak tylko wyszliśmy. A tam już kolega już niestety tam się do nas czaił. Dobra, bierzemy Rotten Meat. I idziemy dalej. Idziemy dalej, moi drodzy. Musiałem odchrząknąć już. No i tak, wracamy do tego koleżki, który tu będzie. Dobra. Dobra, dobra. I teraz on w teorii nas zaatakuje, tak? Tak. I zobaczcie. Dark Marina startuje z dwoma RF pointami. To jest coś fajnego. Myślę, że damy sobie tutaj podwójny rew, zaatakujemy go w łapę, a Levi niech wali go w krocze. Niestety nie dobiliśmy mu tego. Tam do 13. 36, kurwa dużo. No właśnie. W teorii nie wiem, czy nie lepiej byłoby po prostu przeczekać tego, wiecie? No właśnie, bo tu i tak do 413 walimy go w łeb. Chyba bez sensu. Chyba po prostu się zgardujemy i go po prostu walniemy już na samym końcu. Dobra, szybkie przejście jeszcze raz. Take some. Tu white vial. I tym razem walniemy go. Kroczej się zgardujemy po prostu. Mimo wszystko Dark Marina jakby nie patrzeć, troszeczkę patrzę skąd on się triggeruje, nie? No może nawet nie będziemy musieli go w żaden sposób tłuc. Użyjmy lockpicka. Dobra, co były te resztki? Zanity sobie troszeczkę odnówmy. Ha, ha, ha. Nie masz mnie. No lockpick naprawdę tutaj daje spore możliwości. Spore możliwości. I się okaże, że nie będzie i tego. Wiedziałem, kurwa, wiedziałem. Wiedziałem. Wiem, że będziecie na mnie krzyczeć. Shiro, kurwa, przestań wczytywać tą grę, bo mnie wkurwiasz. A ja tylko powiem tyle. No kurwiam, mówi trudno. Za to mnie kochacie. Za to mnie kochacie.
Dobra, idziemy tu najpierw. Lockpick. W sumie były tylko resztki tak naprawdę i kawałek tego. Szkła nie weźmiemy chyba, tak? No nie. Teraz te dam na TOS. Na Tails, przepraszam, nie TOS. Kurwa! Ja to wytnę. Dupa. Jak teraz się nie uda, to się wkurzę. No. Bremen chestplate, okej. Może być. Teraz się udało. Oj, nawet te same recepty nam wyskoczyły. No to tyle dobrze. To jestem szczęśliwy. I tutaj nic nie będzie pewnie. Love fragment. No może być. Odpalmy, bo zawsze sanity. To jest zawsze sanity. I teraz się zastanawiam, czy walczyć z nim, czy nie. No bo jest, okej. No z drugiej strony. I musimy dziada dobić. No dobra, nie, czy zabić go zabijemy na pewno. To jest pewne. Tylko pytanie, czy ja chcę go zabijać, bo w teorii mógłbym na przykład zekwipować sobie... A, bo dopiero z niego młotek odniósł. Dobra, bo tak patrzę, mówię, kurczę, gdzie jest młotek? Kurwa, wiedziałem. Garduj się, Levi Balbiaja. Wyjścia. 16 week, dobra, ale nie jest źle. On teraz już nie ma nic. Jakbyś nie trafił w łeb. Czy nie trafiła w sumie. Nie trafił. Bo to facet przecież. Trochę pocisków zmarnowałem, no ale trudno. Dobra, kof. Ta gra mnie kurwa dzisiaj nienawidzi. Dobra, Bremen chestplate, czyli to samo co wtedy. Na całe kurde szczęście. Ja sobie to zapiszę. Czy zapiszę. Ja najpierw sobie tutaj zekwipuję Luger Pistol, bo mam nadzieję, że tym razem gra nas kurwa zachęci i nam da ten tłuczek do mięsa. Serio. RNG. Totalne RNG. Dobra, Discovery is in junk. Volumin drugi. Czemu teraz nie wyszedł? A, poczekajcie, bo to jest trzecie piętro. On teraz dopiero wyjdzie. Pep pills. Dobra. Nie wiem czemu, ale go teraz nie ma. Już byliśmy. To ciekawe. Czemu go nie ma, dziada? Jakby to tak. I go też tu nie ma. Ej. Jest, dobra. Kurwa, to jest jebany Rambo? No fuj, a co leci ta gra, no. No widzieliście to, no kurwa, no. Tu jest ubagi. Ja już chyba dzisiaj mam dość, wiecie? No i tego najpierw zajebać. Nie wiem, co tu się stało, co tu się wydarzyło, ale mnie to zirytowało. Teraz szedł z góry. Dwa pociski w dupę. Trzy. Kurwa, no zjebany Rambo, no kurwa, no bez jaj.
Żeby nie było, że ja tutaj oszukuję, bo oszukuję. Gra też mnie oszukuje, wali w chuja. Trudno. Jestem zły. Zirytowałem się po prostu, przepraszam. No to ja nie biorę pistoletu w takim razie, bo to nie ma sensu. Jeszcze raz Aksa i tyle, i go walimy na pyrę. I walimy go na pyrę. Bremen chestplate to było to chyba, tak? Tak, i chainmail dress był słabszy. I chainmail dress możemy dać temu. I to będzie dla niego znacznie lepsze. O, jest różnica, nie? No dobra. To jest tu? Nie. Nie wiem czemu, ale on schodzi z góry, tak jakby w grze się coś pojebało zbytnio. Zobaczcie, on schodzi teraz z góry. A kuku! A kuku! Gardujemy się, Levi, walisz go w jaja. No nie, zostaw Ktonsens. Chociaż Ktonsens dobrze nie dostawał. Pierdolę, nie, nie gram to w duchu, starczy mi. Starczy mi chyba. Widzicie, jakie to jest chamstwo? To jest takie RNG, że to jest dramat. Naprawdę, jestem po prostu zrozpaczony, co tu się kurwa dzieje. Zrozpaczony, totalnie, kurwa. Dobra, dowalmy mu już, nieważne nawet jakie straty, czy cokolwiek. Ja mu chcę dopierdolić. Nawet jak ten płuczek nie wyleci, to trudno. Ja mu chcę dojebać po prostu. Na te moje kurwa krzywdy dzisiejsze. Garduj się, a tylko wal w jaja znów. No i znów się kurwa uparł. No i oczywiście nie w tego co trzeba, nie? Nie w tego kurwa co trzeba. No dobra, no trudno. Levi, dostaniesz kurwa potkę. Trudno. Levi, dostajesz potkę. Ja już nie mam zamiaru. O, Meat Mallet. Nie chcę mi się już naprawdę kurwa tego cofać, bo to już jest dramat. Idziemy dalej. 5 minut więcej niż 5 minut. Zrobiłem dłuższy odcinek dzięki temu. Dobra, no Levi, dostaniesz potkę. To jest pewne. Healing. Blue Vial. Które ci to nie dało, aczkolwiek lepsze to niż nic. Lepsze to niż nic. Dobra, Meat Mallet. Zmieniamy ten dresik. Bremen chestplate. I tobie dajemy oczywiście ten chestplate, który został. I kurwa, zapiszę grę. Zapiszę grę. Chcę wyjść stąd już, kurwa, bo tu nic nie było, a zmarnowałem po prostu tyle czasu, że... To się pale nie mieści. To się kurwa pale nie mieści. Dramat. Tu jeszcze coś było, pamiętam. Chyba, że mi kolejny wyskoczy, to się zirytuje. O Boże. A nie, tu już byliśmy. Fuck. Ej, to na górze chyba nie byliśmy jeszcze. W sensie, ja już nie wiem, ja się pogubiłem. Tak, tu nie byliśmy jeszcze. Book of Fears. O! No, to sobie pomiałem książkę. Mógłbym zresetować, ale tego nie zrobię. Tam mam dość, więc... No nie zrobię tego. O, 303, świetnie. Nie, naprawdę, dostałem rage'a lekkiego. Ale okej, dobra, już mi przeszło. W ramach rekompensaty za te poprzednie cofki, to po prostu wam zrobię normalny odcinek od teraz, bez tego cięcia, czyli 45 minut. Plus tam jakieś 5 chyba wychodzi. Ja zrobię znów save'a. Napiszę go. Trudno. Już koniec. Nie ma cofnięcia się. Tylko w pierwszym został. I tu nas już nie było. Chodzimy. Chodzimy. Coś chodzi. Te trzy mopy pilsy. Red herb.
Nie wiem skąd. O nie, Ein Drain Polizei. Zostaw mnie. Nonsense, jest słaba. Niedobrze. Temple District, Shopping District, Business District. Ale szylingi. Kurwa, no i się... Odpalił się jebaniec, nie? Kolejne szylingi. Shotgun shells. Tego zaraz odstrzelę, naprawdę. Spear bonesaw. Kurwa, nie zdążyłem. Justice in order. No i chyba będziemy topać. Liczę na to, że mi się uda uciec. Ja go kurwa odstrzelę, naprawdę. Ja go kurde odstrzelę. Kurwa dam. Trzy szylingi, dobra. Zirytował mnie. Chcecie Rambo, to będziecie mieć kurwa Rambo. Nie ma problemu. Jarzówka wydaje się być w średniej kondycji. Bardzo ciekawe. Jak tam nasze kidzikensy? Levi mi umiera. Dobrze byłoby może zrobić to. Healing. Ten miks damy Levi. O kurde, to pięknie daje. To pięknie daje. Co to jest? Pierociniec, czyżby? Ulela. Tu się będzie działo, tu się kurwa będzie działo. Coś mi się wydaje, że to jest jeden z głównych miejsc, do którego powinniśmy się udać. Zostaw mnie, póki jeszcze żyjesz. Radzę ci mnie zostawić. O. Nie, nie, nie. Wiem, co to jest. Co on z tym chodzi? Dobra, wchodzimy. Jest noc. Szkoła. Szkoła, szkoła. No tak, ja bym zapisał. Drobinki kurzu noszą się spokojnie w powietrzu. Powietrze jest słabe. Book of Element. O kurde, i ten dźwięk. Coś mi się wydaje, że będzie tutaj naprawdę ciężko. Ja nawet broni nie chowam. No jeszcze to amerykańska szkoła. Nie, to nie jest amerykańska szkoła, to jest czeska szkoła. Jest to rysunek twojego ojca. Uuu. Nie zdążę przydać. Will wide range of emotions go through your head, czyli szeroka gama emocji przechodzi przez twoją głowę. Ale nic było poprzednio. Nie zdążyłem niestety. Czemu to jest nasz ojciec? To jest pytanie. Czemu to jest tak głośno? To jest drugie pytanie. Dobra, dobra. Wszystko cleaning. To nas nie interera. Nie ma nic interesującego. Szafki. Dobra, drzwi są zablokowane. Zablokowane. O, kreda. Ringi. Domowe szkolne rzeczy, nic ciekawego. Blue vial. I również zablokowane. To jest zablokowane? Tak. Też również. Randomowe szkolne rzeczy. Kurde, wszystko będzie pozamykane? Nope. Nic ciekawego, dobra.
Bo on gnoje. Nic ciekawego, dobra. Czy ja cię mogę wskrzesić? Nope. Niestety nie, ale jest tutaj inna rzecz. Wygląda to, że nie możesz przywołać duszy, która należała do tej skorupy. Czujesz, że dusza, która tutaj była, jest nie do poznania i jest już nie do uratowania. Boję się, że jak będę próbował mu odciąć głowę, to będzie samo co z policjantem, no ale spróbujmy. A jednak się da. Fallen Herub. Co to znaczy Herub? Herub. Aniołeczek. Padły aniołek. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Idziemy dalej. Jakieś rzeczy. Ale nic używalnego. Jest głośno. Mega głośno. Muszę się tu przyciszyć jakoś delikatnie. Dobra, tutaj też nic nie ma, to jakaś kawa tylko została. Rozumiem, że tutaj nic też nie ma. Dobra, bookshelf. Nothing interested you. I tutaj to samo. To tutaj nic nie było. A tu w górę coś będzie. Też nic. Mahavr. No właśnie, bo w sumie szkoła. To tak bardziej na książki liczę. Być może właśnie te książki tutaj będą najbardziej interesującymi. No to jest kolejne przejście, ale tutaj jeszcze nie chcę iść. Aniołeczek niech sobie leży. Nie chcę iść, bo tutaj jeszcze mam przejście. Być może tu będzie kolejny aniołek. Kurwa, aniołki. Jak nic. Mężczyzna w marzeniach. A? Being interested. Nowe poematy miłości. Torment. Torment, nie pamiętam. Aha, i dręczenia. Skin Bible. O, chapter o Sylwianie. To też dobrze. To spoko. Kolejne przejście. Kto sens tam choruje? To są tylko i wyłącznie dokumenty na temat studentów. Ciekawe. Już na pierwszy rzut oka widać, że dokumenty zawierają bardzo natrętne informacje. Wygląda na to, że żaden z uczniów pod tym dachem nie ma jakiejkolwiek prywatności. Okej. Okay. Wyjmę lightera. Kurwa, co to było? Battle feature sits on your path. Iść. Nie wiem, czy mogę. To idzie za mną. Wolałbym nie strzelać z tego. Dobra, tylko już bardziej z lugarka. Ale już teraz tego nie ma. Nie wiesz, czy powinieneś być zły, żeby się smucić. Pomijając swojego ojca. Kolejna przestrzeń szkolna. I zaczynamy głodować i to mnie troszeczkę martwi. Bo wiecie, w teorii mógłbym ich nagarnić, tylko no... Wolałbym jednak zostawić sobie to żarełko na lepszy taki... lepszy stadium głodu, tak powiem. Kurde, ile to jest rzeczy? O, oh, fuck. Dobra, head. No to teraz mamy problem, bo nie mamy już żadnych lucky coinsów.
niedobrze. Ja sobie to zapiszę. Szkoda, że dopiero teraz, nie? Komentujesz to, łapki, nie skomentujesz. Nic tu nie ma. Dobra, mamy kolejne ławki, kolejne klasy i kolejna zapadlina. Ja w ogóle gdzie nas to zaprowadziło. Kaiser Sir Critique. Kaisera, okej. Globus może coś? Ten globus jest troszeczkę przedawniony. Druga wielka wojna zburzyła granice wielu krajów, a także nadała nową tożsamość niektórym narodom. Ten duch chodzi sobie. O. Tu nic nie ma. W ogóle jest nietykalne. To jest chyba pokój dyrektorski? Tam jest trochę tych hasków. Nawet dziady jedne. Wiecie, jednego to bym zastrzelił bez problemu, tylko no dwójka już może być problematyczna. Kurwa. O, udało się. To jest wielka zapadlina. Dobra, wszystko pozamykane? Wszystko. Czy ja chcę was nakarmić? To jest mega dobre pytanie, mega mądre pytanie. To nam nic nie dało. A chyba będę musiał was nakarmić, bo wy się już naprawdę tutaj trochę nagłodujecie. Zrobimy to w ten sposób, że ja i tak dam tak naprawdę większość rzeczy. Table pie to damy tobie, jak to ma sens. I może. Pennyban. Damy lewaju. Damy lewaju, tak. Damy temu lewaju. O. One są dosyć szybkie, kurczę. Kurwa, nie to chciałem. Dobra, trzy pociski, tak nie było źle. Nie to znów, kurde. Nie to. Nie chciałem tego użyć, chciałem łeb obciąć. Tak jakby nie patrzeć punkty. To są PTS-y. Dobra, ale dobrze wiedzieć, że padają na hita. To znaczy, że jest okej. Idzie git. Będziemy musieli wymienić te główki wszystkie. Zapalmy. Dobra, kolejny duszek. Kacper. Niestety tego nie da użyć. Mam przejść na drugą stronę. Widziałem to. Naprawdę widziałem to. No trudno, to przepuknamy, co jest na dole. Nie. To widać. Te pęknięcia widać. Pod dywanem może nie być widać. Dobra, tu nic nie ma, tu nic nie ma. To jest to samo. Nothing interested. Okej. Łazienka. Szkło sobie weźmiemy. Tutaj nic nam nie da. I uważać na duchy i na te pęknięcia, bo one są widoczne. To nie jest tak, że one są niewidoczne, bo są. Zapiszmy, zaraz będzie płacz i lament. Bo już mi się dwa razy udało bez Lucky Coina w sumie wyskoczyć przez tą dziurę. O, to trzeba pamiętać o tym. Okej. Okay. Kolejna toaleta, kolejne szardy. O, tu jest pęknięcie, patrzcie, tu na wprost jest pęknięcie, no właśnie. Czyli da się. Da się. Resztki. W ogóle kuchnia. Niestety nic z tego nie mamy.
Dobra, moje dwa oki. I nie wdepnąć tylko. Nie wdepnąć. Drzwi wydają się być zamknięte przez wzmocniony zamek. Spróbujmy sforsować drzwi. Albo nie. Bo ja w tej chwili mam broń. Więc szkoda byłoby marnować jednak nawet ten jeden pocisk, nie? Ja to możemy próbować. A tak. I atak. 337. 37. Miss. A jednak nie. Ale niestety drzwi są za ciężkie. Może nie za ciężkie, a za twarde. Zobaczcie, te łapki się pojawiają. Ja pierdzielę. Ale to jest creepy. Lucky coin. Dobra, przynajmniej jeden. Przynajmniej jeden. Zawsze przynajmniej tego jednego warto mieć. Obrazy przedstawiają dawnych nauczycieli i dyrektorów, którzy pracowali w tym budynku. Każdy z nich ma ten sam stoicki i zimny wyraz na ich twarzach. Kolejny Kasper. Schoolyard. O! Bo wiecie co, kurde, ja jednak bym na ten pistolecik sobie tutaj teraz wyekwipował. Z tego powodu, że zawsze łatwiej jest zabić tego jednego haska w ten sposób. Wydaje się, że nieziemska siła blokuje te drzwi. Chcesz użyć perfect talisman tutaj? Pamiętacie z jedynki? Ha, 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 ha! No dzień dobry. No dzień dobry. Dobra, jaki to jest circle? Jaki to jest circle? Proszę mi pokazać. Gdzie to jest? To jest... Chuj wie. Nie wiem. A nie, to jest już narysowane, ej. No właśnie, Shiro. Uuu, a ja wiem co tu będzie chyba. Dobra, może to zaraz. Zapiszmy najpierw grę. Bo to się może przydać. Nie chciałbym znowu powtarzać tej sekwencji. Dobra. Najpierw ten yard sobie przyjrzyjmy, czy coś tutaj jest ciekawego. Bo ja tak w sumie od razu poleciałem tych drzwi, bo z miejsca przypomniały mi właśnie z jedynki to miejsce. Pojedyncza platforma do wieszania. Co tu się dzieje? Właśnie, co tu się kurwa dzieje? Odblokowałeś drzwi. A, to drzwi były zablokowane, ciekawe. Nie zauważyłem tego? No dobra, no to wchodzimy, co? Chyba wchodzimy. Zanim jeszcze to zrobimy. Golden Chantle. I tu są już rzeczorki. Goat Hoof. Przecież to jest ta rzecz, której potrzebujemy. To jest ta rzeczorka. Mushroom Stew, Lavender. To są... Ej, w ogóle zobaczcie, to są okopy. Jakiś labirynt. O kurwa! No pewnie, jasne kurwa. No bo ja mam za mało rzeczy do roboty. To walmy, no bo... Mamy inny wybór. 139. Tyk. Nonsense, pa pa. Ja go nawet walnę w torso w ten sposób. No da się to zabić. Ale nie mam kto sensa. Dig it. A, są te perły. No nie no, nie mogę tak grać, no. Ja muszę mieć widzów ze sobą. Ja ich mogę wymieniać, ale nie mogę pozwolić, żeby oni umierali.
A jeszcze takich wspaniałych widzów to już w ogóle. Caliban, okej. Dobra, ale wiemy już, że tu jest w miarę spokój. Jeżeli można tak to nazwać. Idziemy teraz drugą stroną, co? Nie, leżą zwłoki. Widzę, że są jakieś wojenne okopy. Wiecie co, ja bym chyba sobie jednak założył tutaj lepszy pistolet. Lepszy pistolet. Shotgun to shotgun, kurwa. Przepierdolisz, to się zesrają. Jest tutaj zbyt stromo, żeby się na nie wspiąć, ale można stąd zeskoczyć. Dobrze wiedzieć. Green herb. Kurwa! Zirytuję się. Kurde, no nie mogę, bo ta gra czasem ma takie odpały. Nie wiem, czy to jest wina silnika, czy czegoś, ale no ma odpały. Trzy pociski, kurwa, no nie, no. Głupio zmarnowane rzeczy przez błędy w grze, naprawdę. Głupio zmarnowane rzeczy przez błędy w grze. Inaczej tego nie nazwę. Rzepa. Świetnie. Dobra, od razu idę tam na dół, się nie pierdzielę. Rotka, red herby. Dobra, no trzy pociski, ale przynajmniej zdechł z miejsca. O, możemy użyć nekromancji? Raczej wątpię, ale... Nie. To są tylko łuski. To są tylko łuski. Perełek. Substancje, gore, tym podobny red meat, lavender. To i tak nadal nie jest przejście do tego miejsca, co chciałem. Że zapiszemy. Oczywiście, że zapiszemy. I git. Oj, nas się udało. Death Mask. Cóż to jest? A, to jest ten Death Mask, okej. Okay. Możemy jemu dać teraz. No to sporo daje, defensa. Magicznego ataku. Jezu, ej, dobra, to jest fajne. To jest zarąbiste. Magic Attack naprawdę boostuje mocno. Nie przejdziemy dalej. Już patrzę mniej więcej, czy tu znów nie ma tego gówna. No, ale widzę, że już jest. Nienawidzę tych mobów. Dobra. Out of ammo. Nienawidzę tych mobów. Nienawidzę tych mobów. To teraz wracamy do rifla. No to troszeczkę ataku więcej, co prawda, ale też nie jest jakieś tragiczne. Pewnie na 4 shoty pójdzie. Znając życie. Już widzę kolejne, kurwa mać. Strony perły. Red meat. No tylko tutaj, no niestety, nie wygląda, żeby gdzieś było przejście. To jest chyba najgorsze.
To nie wygląda, żeby gdzieś było przejście. To mnie martwi troszeczkę. To było tu przejście. Rozgubiłem się. A, to było tu, okej. No ale też nie wydaje się, żeby to było wejście w lewą stronę, nie? Tam nie widzę zbytnio, jak to idzie. Oj. Nie no, w lewo na pewno nie. W lewo na pewno nie. Musi być jakieś inne przejście. Tu też nie. Tu też nie. Nie zostaje nam nic naprawdę, niż po prostu iść w prawo. Bo tu na 100% jest ten przedmiot. Kupaliśmy? Tak. O, ale to go nie stunuje! To go kurde nie stunuje. Dobra, ale też 3 strzały. Ej, dobra. Jest git. Tylko po prostu shotgun stunuje ich na chwilę. Nie uciekają. A tutaj po prostu idą za tobą dalej. Widzicie, jakie to są emocje? Jak na grzybach, kurwa. Totalnie. Jak na grzybach. Rotki, jajka. Kurwa, kolejne gówno. Ja tu zapiszę grę już. Za dużo mamy tu już. Jest za dużo za nami. Za dużo. Co 2 minuty zapisuję. Kurwa! Wiedziałem. Ale nie ma w sumie rączek. Liczę na to, że nam się uda. Quick. Dobra, i teraz walimy go w torso pełną gębą. Jednym pociskiem w teorii. No, 9 shotów dostało. No to akurat na 3 moby jeszcze w teorii. Dzisiaj pozbędziemy całej amunicji do grubszej. Do grubszych broni, że tak powiem. Dużo jeszcze tego będzie? Oczywiście, że tak. O, złota brama. Kolejna złota brama. Przejścia dalej tam nie ma. Już myślę, że... O, jest przejście. Ej, dobra, mamy to. Tak. Hunger Giffy. No i zarąbiliście. Kurde. Mamy to. Mamy 3 przedmioty, które pozwolą nam przejść dalej. Które w sumie nam otworzą przejście do wieży. Tylko co widzę, to można próbować też tutaj się ganiać z nimi. Tak się wydaje przynajmniej. Tylko piwa. Trochę goru. Wigoru. Jeszcze tego jednego typa bym ogarnął tam, no bo teraz wrócimy z tej strony. W ogóle możemy przejść nawet tędy, bo to nie przeszkadza w ten sposób. No i dobrze, że jednak razem w prawo, a nie w lewo. W lewo to nigdzie nie doszedł. Tutaj dało się zeskoczyć, pamiętacie? Tutaj dało się zeskoczyć. Tak, zjumpujmy. Znów sejwik. Mów to co chce, to ja robię swoje. Ale chcę zobaczyć, co jest po lewej stronie właśnie, dlatego... Że to nie zgubi pomysł. Dobra. Kurwa mać. Znów to samo. Zgartuj się. Miss. Dobra.
Teraz nie będę taki głupi, nie? Teraz wiem, że lepiej po prostu poczekać chwilę. Fajt. Świet. No ale zadychę, to luz. 16,26. No to tak w sumie nie mało. Ile jeszcze? Marinka się ładnie broni. Zostaw tą sensę. No liczę na to, naprawdę liczę już na to, że ona się jednak wybroni. No szkoda mi tego nawet jednego pocisku, nie? Mamy zapis niby, więc luz. Kurwa, no i muszę czytać zapis. Jezu Maria. Jeden hit nie wszedł. Może sprawdzę po prostu, co tutaj jest. Czy tutaj jest warte grzechu. A to jest po prostu przejście po lewej stronie. No to w sumie... Warte... To perła. Do tej perły można było jednak pójść. Na tej perły warto by było pójść. Ja pamiętam nadal o tym jednym trupku. Headshot, kurwa. W Battle Beat'a grałem, więc umiem strzelać. Dobra, mamy tą perłę. Tylko tak, tutaj jeszcze są jakieś beczki, 3 sztuki meat pie. O, to jest fajnie. With flour. I jajeczko. Już rozpoznaję nawet beczki, które coś mają, a które nie mają, więc... No, tak to wygląda. Więc tak, dzisiaj jeszcze nie pójdziemy do kościoła. Myślę, że do kościoła pójdziemy w następnym odcinku. I sobie tylko zapiszemy, wyjdźmy stąd, już może normalnie kurwicy idzie dostać. Zapiszmy przejście tutaj. Bo myślę, że i tak to dobrze poszło. Zobaczcie, jak sobie save. 45, 48, 50, 53, 56. To 2 albo 3 minuty. Dobra. I zróbmy to jeszcze w ten sposób. Luger pistol. I lecimy. Mamy co chcieliśmy w teorii. Tu nas jeszcze nie było. Story stack. Story stack. Kolejna kreda. Fajnie. Łóżeczka. Dobra. Ciebie już nie ma. Dawaj łepek. Dawaj łepek, bo ja potrzebuję ciebie punktów. Szaleje z tą amunicją naprawdę dosyć potężnie. No i mieli grzejnik w sumie. To już tak nie było źle. Mieli ciepło przynajmniej. Dobra, muszka są pełne śmieci. To jest tak. Jest taki white vial. Dobra, idzie. Cymonek. Leżeć. Jest kolejny. Urżni łeb. Dobra. Naprawdę mi się tyle tych główek tu nazbieramy. Jestem tak ciekaw, czy jak strzelimy przez drzwi, ja wiem, że znów zapiszę, ale testujemy. Ja od razu wam robię taki, wiecie, tutorial. Czy warto strzelać przez drzwi? Nawet nie patrzę godziny, która tam była. Da się! No i kurde. Esa. Jakby nie patrzeć, to są punkty dla nas, nie? I czym więcej speli, tym lepiej dla nas. Tak się zastanawiam, bo w teorii również można by było na przykład... Bo wiecie, ogólnie bebziki są słabe. I tutaj nie ma co ukrywać, no to są dosyć takie... postacie, które no, są bezużyteczne, bo po pierwsze nie mogą nosić broni. To raz. A dwa... są delikatne, są delikatne. Nie da się ich w ogóle kontrolować, nie da się ich rewować, nie da się ich wzmacniać w ten sposób.
I tak sobie myślę, czy nie warto byłoby na przykład właśnie inwestować w nich skille. Ringi, Lucky Coin, Smoky. Gówna, w ogóle będę chciał jeszcze wrócić się do kanałów, bo mając teraz lockpicka, być może uda mi się właśnie tam dostać. To jakieś archiwa chyba. Kupię dokumenty. A i tu ten zamek Reinforced. To szkła. Tam jest wisielec. Tam jest kurwa duch. Ale widzę, że da się po prostu uciekać od niego. Nie musimy z nim walczyć, jak nie chcemy. Jak nie chcemy, to nie walczymy. Dobra, tu już byliśmy. Byliśmy. Drzwi były zamknięte. Tylko drzwi, kurwa, duch kolejny. Co te duchy? Co one tak latają tu? Po lewej jest łazienka. I to chyba jakaś większa. Tutaj jakieś zardzewiałe, żelazne łańcuchy. Są pokryte podobnymi stains, to znaczy stains. Plamami, jak te na podłodze. Aha. Co? Jest tutaj wszędzie krew. Co tym dzieciom robili? Co oni tym dzieciom tutaj robili? To jest Reinforced Lock. Jakaś stołówka. My chyba w tej stołówce byliśmy, prawda? Tak, byliśmy w tej stołówce. Tak mi się ukojarzyło, że właśnie tutaj chyba gdzieś nawet była wyrwa. Podłoże trzeba uważać, tak tutaj jest. A widzę. Nie wiem, czy ja to już otwierałem, czy nie, ale sprawdźmy, tak. I tu było wyjście na zewnątrz. Tak? Nie! Piwnica! No, tu nas nie było. Nie wiem, czy nie warto byłoby zapisać, bo są takie dziwne dźwięki. Yellow vial. Dobra, nothing left here. Gulasz. No to dobra, znów sejwik. Przynajmniej na każdym wejściu do pomieszczenia powinienem robić sejwy. Sejwy nam się skończyły, nie! Dokładnie. No to żebym se kurwa zapisał. To jest ten sam? No oczywiście, że ten sam. Co mi to da? Nic mi to nie da. Run! Lawenda. Tu jest ten cholerny tyłek. Dziwny stwór. Ja sobie tam zapisałem i zaraz będę miał problem. Muszę zapisać jeszcze raz. Dobra, bo już przeginam z odcinkiem. Moi drodzy, skończymy sobie tutaj. To już mój ostatni odcinek na ten maraton. Od tego odcinka dopiero będę sprawdzał komentarze. Tak więc, moi drodzy, dzięki wielkie. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, jest filmu. Przepraszam was jeszcze raz za te powtórki. Za to wczytywanie save'ów, no ale chcę jak najbardziej zmaksymalizować ten progres i dopiero potem przejść do innej postaci, do innego endingu. Dlatego dzięki raz jeszcze, trzymajcie się. Hej, hej!